Nadszedł czas, aby połączyli się narodowcy w całej Europie. Razem przeciwko neomarksistom z Unii Europejskiej i przeciwko islamistom, których prymitywna kultura oraz wiara nie mogą się równać z naszą chrześcijańską kulturą europejską. Bóg, kolor i ojczyzna! Bóg, kolor i ojczyzna! Bóg, kolor i ojczyzna! Poland's move toward a government in which communists are a minority. We understand that a plane has crashed into the World Trade Center. Oh my goodness, there's another one. The worst migrant crisis since the Second World War. Six simultaneous attacks. The Independence Day march through Warsaw was the biggest stage so far by right-wing extremists. State television estimated more than 100,000 protesters took part. Zamachu w Londynie to 27-latek urodzony w Pakistanie i drugi, którego wieku Scotland Yard nie podaje, o korzeniach marokańsko-libijskich, ale islamscy imigranci stają się zagrożeniem dla Europy nie tylko w kontekście terrorystycznym. Asymilacja z lokalnymi środowiskami, o której tak chętnie mówi wielu zachodnich polityków, orędowników przyjmowania imigrantów, jest fikcją, bo fakty wyglądają tak, że to islamscy imigranci prowadzą swoistą inwazję kulturową na nasz kontynent. Źle rozumiana tolerancja, taka ślepa poprawność polityczna sprawiła, że zostawiono pole radykalnym islamistom, a lekiem na ten problem jest powrót do wartości, między innymi do wartości chrześcijańskich. Poprawność polityczna to tylko jedna z przyczyn zjawiska. Ważniejszy jest skutek, to, że krok po kroku Europejczycy z Zachodu przestają być gospodarzami we własnym domu. I'm not afraid of any human beings. Doesn't matter his or her faith or his or her background or culture. I'm afraid of hate, I'm afraid of violence, but I'm not afraid of people and I'm not afraid of their values.